Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. 2 lata temu Martyna powiedziała mężowi i synowi, że jest poważnie chora. Spędziła trochę czasu biegając po lekarzach, przechodząc liczne badania. Ostrzeżono ją, że jeśli nie zrezygnuje ze słodyczy, cukrzyca wkrótce zapuka do jej drzwi. Kobieta podchwyciła ten pomysł i postanowiła wykorzystać go na swoją korzyść. Och, Kajetan, ja umrę. Wróciła do domu zapłakana. Dlaczego mam się tak smucić? Martyna, co się stało? Jej mąż był przerażony. Co ci powiedział lekarz? Zmartwił się. Powiedział, że nie zostało mi dużo życia. Wkrótce moje ciało zgnije, a potem nerki przestaną działać. Szlochała. Co to za choroba? Kajetan nie mógł zrozumieć. Martyna, wytłumacz. Przejdźmy przez to po kolei. Zdiagnozowano u mnie cukrzycę. Westchnęła. To tyle, Kajetan, kończę. Mąż zdał sobie sprawę, że w pewnym stopniu to wina żony. Jedzenie tylu słodyczy to było straszne. Dziennie zjadała kilka kilogramów ciastek, cukierków i ciast. W rzeczywistości większość jej pensji była wydawana na desery. Ale to było do przewidzenia, spojrzał gniewnie. Przykro mi, ale musisz się trochę ograniczyć. Ty tylko jesz. Nie rozumiem tylko, dlaczego nie ty jesz. Musisz mieć w sobie pasjansa. Spójrz na swój brzuch. Jesteś chudy, a on jest jak arbuz. O czym ty do cholery mówisz? Martyna oprzytomniała. Nie mam w sobie żadnych pasożytów. Sądząc po twoim charakterze, masz. Bardzo do siebie pasujecie. To, że od lat działasz mi na nerwy, to zjadający cię robak. Mąż warknął na nią. Co za głupota, obraziła się żona i nie mogąc znaleźć wsparcia u męża, zamknęła się w swoim pokoju. Martyna jednak dopięła swego, rzuciła pracę i jak należy zaczęła pasożytować na rodzinie. Czasami jej weekendy były tak nieprzewidywalne, że rodzina nie wiedziała, jak zareagować. Martyna schowała się za stertą cegieł na podwórku sąsiada. Było już ciemno i czekała na synową. Ostatnio stała się najbardziej bezbronną osobą w ich domu. Zamknij mordę. Rozkazała psu, który na nią szczekał. Sprawdziła swój telefon. Według jej obliczeń synowa miała wrócić z pracy za 20 minut. To był 4. dzień dyżuru Martyny. Mąż wiedział, że poszła do sąsiadki i na pewno nigdy nie poszedłby do Agnieszki. Kajetan uważał ją za jeszcze gorszą od swojej Martyny. Miała więc zarówno alibi, jak i możliwość całkowicie bezpiecznego przeprowadzenia swojej operacji. Nagle coś skrzypnęło i jakby uderzyło Martynę we włosy. Krzyknęła i wybiegła z ukrycia. Nietoperz! Wysyczała. Obmacała się po głowie. Włosy wciąż były na swoim miejscu. Odetchnęła z ulgą. Wszyscy znają legendę, że nietoperze czepiają się blondynek. I choć Martyna miała ciemne włosy, to i tak była to wielka sprawa. Na początku ulicy kobieta dostrzegła światła samochodu. Intuicja podpowiadała jej, że wiezie Maję. Z jakiegoś powodu Martyna była pewna, że synowa ma kochanka. Teraz musiała zrobić najważniejszą rzecz – zdobyć dowód. Poprzedniego dnia ukradła jej telefon, sprawdziła go. Nie zauważyła żadnych podejrzanych numerów, tak bardzo chciała znaleźć jakiś numer z imieniem, ale niestety nic nie znalazła. Po prostu się zaszyfrowała. Powiedziała wtedy do siebie: jestem pewna, że jeden z nich to jej kochanek, ale czy tak podpisuje się numer małżonka? Mąż. Można było napisać ulubiony, Jarosław, ukochany mąż, czy coś w tym stylu. Chociaż sama Martyna kiedyś podpisała się pod numerem warzywniaka, żeby zemścić się na Kajetanie, a pewnego dnia jej zbrodnia została rozwiązana. Kobieta zapomniała telefonu w domu i zbierała w warzywniaku. Był dzień wolny, a Kajetan pojechał na targ. Telefon dzwonił już kilka razy w całym domu. Jarosław nie wytrzymał i wyszedł z pokoju. Chciał dziś odpocząć, ale matka jak zwykle mu nie pozwoliła. Syn podszedł i zobaczył na ekranie słowo Perkos. Chciał przynieść je matce, ale nie miał czasu. Boże, kogo ona mogła tak nazwać? Z ciekawości spojrzał na numer. Tata? Jarosław nie mógł uwierzyć własnym oczom. Czy ona postradała zmysły? Po powrocie ojca syn nie wytrzymał i opowiedział mu o wszystkim. Kajetan był wściekły. To koniec. Składam pozew o rozwód. Krzyczał na cały dom. Przekroczyłeś granicę. Nic nie robisz, tylko działasz wszystkim na nerwy. Martyna próbowała się usprawiedliwić, mówiąc, że chciała podpisać numer sąsiada i przez przypadek pomyliła go z jego. Cóż, na pewno w to nie uwierzę. Mąż był wściekły. Nie mylisz się w takich sprawach. Ale następnego dnia, jak twierdzi Martyna, cukier jej skoczył i cały dzień leżała w łóżku, umierając.
Mąż nawet nie chciał jej słuchać, więc kobieta przez prawie tydzień musiała odgrywać swój umierający stan. Brak apetytu okazywała wielkim wysiłkiem woli, ale po północy, gdy wszyscy już spali, Martyna wyciągała spod łóżka małą torebkę i z wielką przyjemnością zajadała się czekoladkami. Śmierć śmiercią, ale bez słodyczy nie mogła się obejść. Samochód zatrzymał się pod domem, a teściowa, wstrzymując oddech, zaczęła czekać. Koniecznie musiała zapamiętać numer rejestracyjny, ale ku swojemu wielkiemu rozczarowaniu rozpoznała kontrolerów. Maja przyjechała taksówką. Złapię cię z twoim kochankiem. Była zła na siebie. Nie nabierzesz mnie. Martyna odczekała kolejne 10 minut i wyszła na podwórko. Przez kilka sekund ćwiczyła robienie zbolałej miny. Zerknęła do kuchni, gdzie stół był już nakryty. Ale w końcu weszła. Mąż rzucił jej niezadowolone spojrzenie. Widzę, że nie masz nic do roboty w domu. Jak tylko cię o coś poproszę, jesteś zajęta. Oczywiście, że jestem. Bezczynne pogawędki z Agnieszką są o wiele ważniejsze. Kajetan, jestem już wystarczająco chora. Żona przyłożyła dłoń do czoła. Chyba mam gorączkę i chyba pójdę dziś na kolację beze mnie. Dlaczego czekaliśmy na ciebie? Wybuchnął Kajetan. Chodź, usiądziemy. Zaprosił syna i synową. Martyna weszła do pokoju. Od czasu do czasu spała w swoim pokoju, zwłaszcza gdy pokłóciła się z mężem lub gdy była chora. Szybko sięgnęła do szafki nocnej i wyciągnęła tabliczkę czekolady, przymykając oczy z rozkoszy. Mąż ostatnio ograniczał jej gotówkę, więc musiała wymyślać coraz to nowe legendy, więc według najnowszej wersji. Martyna chodzi do kliniki na płatne zabiegi. Ogólnie miała dużo szczęścia. Kajetan był poważnym człowiekiem. Nigdy nie sprawdzał żony, ale jak mógł ożenić się z taką roztrzepaną idiotką, nie mógł zrozumieć nawet po wielu latach. I gdyby nie Jarosław, już dawno by się z nią rozwiódł. Tato, może ona się zmieni. Po kłótniach z żoną syn powtarzał. Przecież ona bez ciebie nie przeżyje. W tym właśnie problem, synu. Ja i ty poświęcamy się DLA tego potwora. Westchnął. Kajetan już od dawna nie miał złudzeń co do swojej żony. Powiedział to zarówno synowi, jak i jej. Jeśli na mojej drodze pojawi się godna kobieta, opuszczę cię. Kiedy już nie mógł wytrzymać, powiedział kiedyś. Ale słowo to jedno, ale w rzeczywistości nie było łatwo zrobić coś takiego. Ale mimo wszystko po tym Martyna jakoś się trochę uspokoiła, bo wcześniej ciągle się trzęsła. Ostatnio jej mąż wyczuwał, że coś kombinuje, ale nie mógł zrozumieć, o co jej chodzi. Czekolada została zjedzona, a Martyna zadowolona poszła spać. Obecne życie bardzo jej się podobało. Prawie 2 lata temu musiała pracować w swojej fabryce i to po 12 godzin. Jej mąż był mechanikiem, potrafił naprawiać samochody nawet do rana. Jego pensja była dobra, a ona uznała, że jest zmęczona, że Kajetan łatwo zdobywa pieniądze, nie tak jak ona. Mógł pić herbatę kilka razy dziennie i w razie potrzeby wychodzić z pracy. Martyna była jak pies na łańcuchu, przywiązana do swojej maszyny. Mogli robić sobie przerwy tylko w określonych godzinach. Kajetan wiele razy mówił żonie, żeby poszukała sobie czegoś innego, ale Martyna zawsze odmawiała, czy to ze złości, czy ze strachu przed rozpoczęciem czegoś nowego. Od dawna marzyła o tym, by nie pracować. Chciała po prostu w bardzo sprytny sposób zawieść męża. Ale on nie był na tyle sprytny, by powiedzieć jej, że dość już się napracowała i teraz może cieszyć się wakacjami. Do emerytury Martyny było jeszcze daleko, więc chciała ją spędzić w domu. Nie udało się. Musiała więc zrobić sztukę o swojej ciężkiej chorobie. Martyna, ale musisz zdać sobie sprawę, że jak będziesz pracować, to pomożemy Jarosławowi. Mąż powiedział jej kiedyś, a ja nie jestem z żelaza. Kajetan, chcesz mnie wykończyć? Odpowiedziała słabym głosem. Nie zdawałam sobie sprawy, że jesteś taki okrutny. Kajetan machnął ręką i powiedział synowi, że poza oddaniem im domu do czasu, aż on i Maja coś kupią, nic nie może zrobić, żeby mu pomóc. Mogę ci coś załatwić? Syn zerknął do pokoju matki. Mamo, słyszysz mnie? O, zapadła w sen. W ogóle nie ma siły, jakby oprzytomniała. Synu, dziękuję, nic nie chcę. Jarosław bardzo chciał zażartować z zapachu czekolady, którym wypełniony był pokój, ale milczał. Zostaw ją, skarcił go ojciec. Idź i odpocznij, ja pozmywam. Tato, pozwól mi to zrobić. Maja podeszła do niego. Idź i porozmawiaj z Jarosławem, zaproponowała.
Maja, przy całej swojej zewnętrznej naiwności, od pierwszego spotkania zdawała sobie sprawę, z jakim potworem przyjdzie jej walczyć. Martyna zaczęła zadawać jej niestosowne pytania, próbując wybadać przyszłą synową. Powiedz mi, Maja, czy byłaś w poważnym związku przed Jarosławem? Zadała niestosowne pytanie. W moim rozumieniu najlepszą żoną DLA każdego mężczyzny jest kobieta, która potrafiła zachować DLA niego swoją niewinność. Maja siedziała czerwona ze wstydu. Chciała powiedzieć Martynie, jaką jest głupią, ale wtedy zdała sobie sprawę, że zrobiła to z premedytacją. Wiesz, współczesna rodzina jest zbudowana na innych zasadach. Sposób, w jaki o niej myślisz, jest przestarzały, uśmiechnęła się Martyna. Dziewczyna uśmiechnęła się. Najważniejsze jest to, co ma się teraz, a nie to, co miało się kiedyś. Martyna od razu znielubiła Maję. Kobieta zdawała sobie sprawę, że nie będzie łatwo jej zawrócić w głowie, a Jarosław zawsze stawał po stronie żony, więc Maja sprawiała jej wiele problemów, zwiększając rywalizację i uniemożliwiając bycie liderem w rodzinie. Martyna zrobiła smutną minę i poszła do sypialni. Jej mąż leżał już w łóżku, czytając książkę. Kajetan, jestem tu DLA ciebie. Będę dziś spać z tobą, powiedziała żałośnie. Nie czuję się dobrze. To dlatego, że jestem wredna. Nie odrywając wzroku od książki, Kajetan powiedział: jeśli przyszłaś z dobrymi intencjami, to zostań. Ale jeśli znowu przyszedłeś z jakimiś bzdurami, to nie zawracaj mi głowy. Jestem już dzisiaj zmęczony. Kajetan, jak ty rozmawiasz ze swoją żoną? Widziałem łzy w jej oczach. Wszyscy mają mężów jak mężów, ale ja jestem prawdziwym despotą. Wiesz, gdybym mógł, już dawno bym cię zostawił. Nie mam nic przeciwko temu, powiedział, zdejmując okulary i odkładając książkę na szafkę nocną. Martyna, niedługo skończysz 50 lat. Czego ty chcesz od życia? Ale przede wszystkim zdrowia. Kobieta skorzystała z okazji i szybko wskoczyła do łóżka. Wiesz, jak straszne jest życie, kiedy zdajesz sobie sprawę, że w każdej chwili możesz umrzeć. Z tego, jak wyglądasz, nie powiedziałbym, że umierasz. Oczy jej męża były utkwione w niej. Wydaje mi się nawet, że im bardziej jesteśmy zmęczeni pracą, tym więcej mamy siły. Co to za bzdury? Sprzeciwiła się żona. Kajetanie, nie rozumiem, dlaczego jesteś na mnie zły. Całe życie byłam ci oddana. Kocham cię. Urodziłam ci syna. Co w tym złego? Mam wrażenie, że masz mi coś do powiedzenia. Gra wstępna skończona. Kajetan zmrużył oczy. Kajetan, żona przytuliła się do niego. Chyba nie zdążyła dokończyć zdania. Mąż przerwał jej, zanim powiedziała coś teraz. Błagam cię, zastanów się dobrze, powiedział ze złością, bo każde słowo, które później wypowiesz, będzie skierowane przeciwko tobie. Wystarczy. Martyna poczuła się urażona. Mamy kłopoty, można powiedzieć tragedię, a ty? Odwróciła się w drugą stronę. W porządku, mów, złagodniał. Co rozpoznałaś lub zobaczyłaś? Jestem gotów cię wysłuchać. Martyna błyskawicznie odwróciła się do niego i patrząc mu intensywnie w oczy, zaczęła coś szeptać. Mów głośniej, nie rozumiem. Mąż zaklął. Martyna, o co chodzi? Dlaczego? Wrogowie podsłuchują. Może, powiedziała kryptycznie. Może stoi za drzwiami i podsłuchuje. Kim ona jest? Kajetan aż podskoczył. Doprowadzasz mnie do szału. Co to za bzdury? Maja ma kochanka. Żona w końcu się zdecydowała. Kajetan, czuję to. Dobra. Mąż wstał z łóżka. Proszę, opuść moje terytorium. Nie chcę nawet słuchać tych bzdur. Dobra, zabieraj stąd swoje rzeczy. Kazał jej się wynosić. To prawda. To przez ciebie będziemy czekać, aż będzie za późno. Ona zniszczy naszą rodzinę i doprowadzi Jarosława do samobójstwa. Kobieta nie chciała przestać. Mąż złapał ją za ramię i wypchnął za drzwi. Martyna stała przez chwilę, ale zbyt dobrze znała swojego męża. Rozmowa się skończyła, nie chciał jej już słuchać. Co ja mam zrobić? Zastanawiała się, leżąc w łóżku. Na tego Perkoza nie ma co liczyć. Nie bez powodu nadałam mu takie przezwisko. Roześmiała się. Cóż, pożałujesz tego, co dzisiaj powiedziałaś. Martyna sięgnęła do szafki nocnej i wyciągnęła torebkę czekoladek. Opakowania szeleściły, a ona połykała je jedną po drugiej. Po 10:00 poczuła się lepiej. Więc mój plan jest taki, żeby śledzić Maję i zdobyć dowody na to, że ma mężczyznę. Jestem pewien, że w nocy zabawia się z ojcem jakiejś uczennicy. Jarosław to głupek, pracuje w biurze,
oczy ma już zrujnowane przez swoje projekty. Największym problemem Martyny było to, że była sama. Nie miała przyjaciół jako takich. Mimo, że utrzymywała kontakt z plotkującą Agnieszką, nie chciała zwierzać się jej z takich sekretów. No i co z tego? Poradzę sobie. Powiedziała do kogoś. Jakoś mi uwierzyli, że mam cukrzycę ostatniego stopnia i niedługo umrę. Więc w maju też uwierzą. Była już prawie druga w nocy, kiedy Martyna zdała sobie sprawę, że jest szalenie głodna. Słodycze sprawiły, że poczuła się jeszcze bardziej głodna. Kobieta ostrożnie zakradła się do kuchni. To co my tu mamy? Kiełbasę? Ser? Jakieś sałatki? Postawiła naczynie na stole. Martyna delektowała się kanapką, gdy nagle w kuchni zapaliło się światło. Jej syn, który przyszedł po drinka, spojrzał na nią zdumiony. Mamo, co ty robisz? Spojrzał na nią z przerażeniem, gdy wpychała resztę kiełbasy do ust. Synu, tak mnie mdliło, że postanowiłam zjeść coś na siłę. Z pełnymi ustami próbowała powiedzieć. Co jadłeś po ciemku? Podrapał się po głowie, ale Jarosław wiedział, że matka bywa dziwna, więc nie zwracał na to większej uwagi. Następnego ranka wszyscy poszli do pracy, a Martyna biegała po domu jak meteor. Najpierw weszła do pokoju syna, wywróciła wszystko do góry nogami, ale nie znalazła żadnych dowodów. Potem poszła do pokoju męża. Mógł po prostu kryć żonę, więc w domu nie ma żadnych dowodów. Westchnęła. Spróbuję ją gdzieś złapać, ale gdzie i jak? Mimo, że Martyna była teraz niebianką i niewiele robiła w domu, mąż nakazał jej gotować i sprzątać przynajmniej raz w tygodniu przez miesiąc. Kajetan, wiesz, że jestem ciężko chora i mamy synową. Od razu zaprotestowała. Niech Maja gotuje i sprząta. Nie, ty to zrobisz, rozumiesz? Mąż spojrzał na nią gniewnie, inaczej wyrzucę cię na ulicę. Kajetan wpadł w taką furię, że żona zrozumiała, że lepiej mu się nie sprzeciwiać. Mimo to udało jej się wywalczyć DLA siebie kilka przywilejów. Po pierwsze, gotowała co drugi dzień, a po drugie, sprzątała tylko swój pokój i pokój męża. A że dom miał trzy duże pokoje, przedpokój i kuchnię, Maja robiła resztę w weekendy. Mózg Martyny gotował się tak bardzo, że nie mogła obejść się bez słodyczy. Wyciągnęła z lodówki wafle z czekoladą i marmoladą i zjadła wszystko z wielką przyjemnością. Boże, jakie to było przyjemne. Położyła się na kanapie w przedpokoju z brzuchem do góry. Jak ja lubię swoje życie. Oglądała telewizję. Ale bez względu na to, jak bardzo chciała nie myśleć o nieprzyjemnych rzeczach, dziś była jej kolej na gotowanie, więc wróciła do kuchni. Cóż, zrobię ci taki przysmak. Zaśmiała się głośno i poszła po groszek. Dziś wieczorem będzie artyleria. Teściowa wiedziała, że Maja nie jada grochówki, ale to jej nie przeszkadzało. Najważniejsze było to, że Jarosław mógł niechcący wydać w nocy odpowiednie dźwięki i aromaty. Zadzwonił telefon, dzwonił jej mąż. Zakleła i kaszląc podniosła słuchawkę. Tak, kochanie, powiedziała zmęczonym głosem. Coś się stało. Och, jestem wykończona. Próbuję coś ugotować. Dlatego do ciebie dzwoniłam. Kajetan westchnął. Chciałem cię poprosić, żebyś zrobiła naleśniki na wieczór. O, nie ma mowy, natychmiast odpowiedziała żona. Kajetan, zaraz padnę przy kuchence. Chciałabym dokończyć zupę. Mąż pożegnał się sucho i wyłączył telefon. Rzuciła gniewne spojrzenie na groszek. Ma ochotę na naleśniki? Tak. A z czym jeszcze? No choćby z pieczarkami, roześmiała się głośno. Kajetan wrócił do samochodu, ale cały czas myślał o żonie. Był tak wykończony ostatnimi dwoma latami. Marzył tylko o tym, żeby syn kupił własne mieszkanie, a kiedy on i Maja się wyprowadzą, rozwiódł się z żoną. Stała się nie do zniesienia. Mógł to zrobić teraz, ale dom trzeba było podzielić, a dzieci nie miały gdzie mieszkać, więc znosił swoją Martynę. Co to za wąż? Pomyślał. Miałem szczęście, że ożeniłem się z taką kreaturą, ale nic jej nie odbierze. Kajetan nie wiedział wszystkiego, ale zdawał sobie sprawę z wielu rzeczy. Zauważył kiedyś, jak jego żona chowa słodycze pod łóżkiem, jak w nocy biegnie do kuchni, żeby coś zjeść, ale nie miała apetytu. Zdawał sobie sprawę nawet z tego, że Martyna nie jest chora. Kilka miesięcy temu mężczyzna nie wytrzymał i poszedł do kliniki. Tak, ma predyspozycję do cukrzycy, ale jeszcze nie jest chora. Lekarz prowadzący odpowiedział. Musi tylko przestrzegać diety niskowęglowodanowej. Ale jej to nie grozi, powiedział z irytacją w głosie. Moja żona nie może żyć bez słodyczy. To DLA, nie jak narkotyki albo alkohol. Nigdy nie zrezygnuje z czekolady.
Lekarz wzruszył ramionami, powiedział wszystko, co mógł, reszta należała do pacjentki, bo ją uprzedził. Kajetan chciał wziąć pożyczkę, żeby pomóc dzieciom, ale mu odmówiono, więc miał tylko jedno wyjście – czekać. Martyna skończyła jedzenie i zrezygnowana usiadła na kanapie. Zaczęła zastanawiać się, jak mogłaby przemknąć niezauważona do instytutu i śledzić Maję. Podskoczyła i podeszła do lustra. Obejrzała się pod każdym kątem. Mam się przebrać za staruszkę? Zapytała kogoś i szybko założyła chustkę na głowę. Tak, prawdziwą, brzydką kobietę. A może kupić perukę? Przyszła jej do głowy ciekawa myśl. Martyna szybko pognała do swojego sejfu, wyjęła z nocnej szafki ceramiczną cukiernicę i przeliczyła pieniądze. 7 tysięcy. I to przy założeniu, że jeszcze oszczędzam. Westchnęła. Cóż, będę musiała zaszaleć. Inaczej jak udowodnię, że ma kochanka. Włożyła 3 tysiące do portfela i ruszyła w stronę centrum miasta. Z grubsza wiedziała, gdzie może znaleźć niezbędne akcesoria do obserwacji. Na dziś Martyna zaplanowała przygotowania do operacji, którą chciała rozpocząć jutro. O mój Boże! Podskoczyła z przerażenia, gdy zobaczyła się w lustrze w czarnej peruce, wyglądając jak kobieta wamp. Nic się nie stało. Przynajmniej nikt mnie tak nie rozpozna. Wróciła do domu i jeszcze raz przeanalizowała swój nowy wygląd. Co miała na sobie? Długą, kolorową spódnicę, poza sezonem, ale na kilka razy wystarczy. Czarna peruka, spod której zwisały krzykliwe, długie kolczyki, które kiedyś kupiła, by odegrać się na mężu. Zganił ją za to, że zawsze kupowała bibeloty i ich nie nosiła. Jaskrawa szminka w kolorze marchewki, której sama kobieta nie znosiła, stara torebka z podartymi rączkami. Dobrze, że nawet mój perkos mnie nie rozpoznał. Roześmiała się i spojrzała na zegarek. I zbladła. Za pół godziny miał przyjechać jej mąż. Kobieta szybko się przebrała i schowała garsonkę. Kajetan już do niej dzwonił i poinformował, że niedługo będzie w domu. Była w tak dobrym nastroju, że nawet zapomniała o odegraniu swojej roli. Widzę, że już dobrze się czujesz. Zamiast się przywitać, jej mąż powiedział do niej. Czy naleśniki, a raczej niechęć do ich upieczenia, tak podniosły cię na duchu? Nie, powinieneś się cieszyć ze szczęścia żony. Mruknęła niezadowolona i poszła do kuchni. Cóż, czy mogę od czasu do czasu spotykać się z tobą jako żoną? A przez resztę czasu kto się ze mną spotyka? Mogę nawet zgadywać, wiedźma czy kikimora? Spojrzał jej uważnie w oczy. Bardzo śmieszne. Martyna rzuciła gniewnie. Idziesz jeść. Czy będziesz na nich czekać? Mówię ci, ty wiedźmo. Westchnął. Nasze dzieci nie mają nawet imion DLA ciebie. One, tym słowem ludzie tacy jak ty, nazywają dzieci. Wystarczy. Próbujesz się na mnie odegrać za te naleśniki? W porządku. DLA zasady upiekę ci cały stos, żebyś się udławił. Żona wskazywała palcem na męża. Z twarożkiem poproszę i z wątróbką. Rzucił jej to i poszedł do swojego pokoju. Wiesz, na kieszonkowe też trzeba zarobić. Ze złością nałożyła ciasto na naleśniki i zaczęła robić nadzienie. Z jej oczu leciały iskry. Idiotka. Przekleła samą siebie. Oczekujesz, że cię zostawię. Kto cię potrzebuje oprócz mnie? Martyna poruszała ten temat już kilka razy, ale Kajetan nie przestraszył się jej gróźb opuszczenia domu, więc gdzieś w środku czuła, że nie może go tym szantażować. Mimo to ukojenie duszy kobiety takimi groźbami było DLA niej ulgą. W całym domu unosił się aromat naleśników. Kajetan był bardzo zadowolony. Martyna była dobrą kucharką. Lubił jej gotowanie i gdyby nie jej dziwactwa, byłaby dobrą gospodynią. Przez pierwsze lata małżeństwa miała nawet małą obsesję. Martyna w każdej wolnej chwili chodziła po domu ze szmatą i miotłą. Na podłodze nie miało być ani jednej drobinki kurzu, a na meblach i parapetach ani jednej. Martyna, przestań wariować, powtarzał jej mąż. Nie da się sprzątnąć brudu i kurzu raz na zawsze. Znowu się zbiorą, to nieuniknione. Ale żony nie przekonywały jego słowa i jak maniaczka uganiała się za biednymi ofiarami w postaci nici i jakichś drobnych papierków. A kiedy Jarosław był noworodkiem, wpadła w szał. Martyna, dlaczego co 5 minut wycierasz ręce alkoholem? Zastanawiał się Kajetan. Po pierwsze, już się uodpornił. Po drugie, poparzysz sobie ręce. Była jednak zbyt uparta i zawzięta, by zmienić zdanie. Rozległo się pukanie do drzwi furtki. Jarosław wrócił z pracy. Wszedł zmęczony do domu i udał się do kuchni. Mamo, spojrzał na nią ze zdziwieniem. Co ty robisz? Pokręcił nosem. Naleśniki,
– odpowiedziała z niechęcią. – U twojego ojca? – celowo podkręciła głośność. – On nie ma sumienia. – Kazał choremu człowiekowi stać przy kuchence. – Rozumiem. – westchnął syn i poszedł do swojego pokoju. Zdał sobie sprawę, że nic się nie zmieniło, więc ulotna radość szybko zniknęła z jego twarzy. Martyna była bardzo zdenerwowana. Musiała zdążyć ze wszystkim przed przyjazdem synowej, bo nikt nie odwołał jej dyżuru na posterunku. Szybko zawinęła ostatniego naleśnika i krzyknęła, że poszła do sąsiadki. Nie rozumiem. Co ty tam masz? O losach ziemi co noc decydować. Mąż wyskoczył z pokoju, ale było za późno. Martyna już wyszła. Robiło się ciemno. Podkradła się do swojego punktu obserwacyjnego i czekała. Tym razem miała szczęście. Tego dnia Maję podwiózł nieznajomy mężczyzna. Nie wyglądał na taksówkarza. Tak, była na miejscu. Teściowa z zadowoleniem zatarła ręce. Cóż, moje obawy były uzasadnione. Teraz zobaczymy, kto jest kim. Martyna wróciła, gdy kolacja była już w pełnym rozkwicie. Mąż najpierw przeklął, ale potem zaprosił ją do stołu. Gdzie jest Maja? Zapytała ze zdziwieniem. Czy ona już jadła? Miała złe przeczucia. Rodzice nakarmili ją dziś obiadem. Syn odpowiedział. To urodziny jego ojca. No właśnie. Przez umysł Martyny przemknęło 100 różnych obrazów. Chłopak jest wychowywany przez samotnego ojca i naturalnie, skoro jest w związku z synową, poprosił ją, żeby została. Musiało być wino albo szampan, a potem. Powiedziała, że musi wracać do domu, a ojciec ucznia zgłosił się na ochotnika, by odwieźć ją do domu i po drodze tak zrobili. Mamo, chcesz zupę? Dotarł do niej głos Jarosława. Odwdzięczasz się nam za coś. Zrobiłaś grochówkę. Chciał zażartować. A? Nie, oprzytomniała. Ja też nie mam dziś apetytu, powiedziała słabym głosem. No, no, no. Kajetan nie mógł się powstrzymać. Za dużo czekolady dziś zjadłaś? Żona mu nie odpowiedziała. Potrzebowała pobyć sama i przemyśleć to, co właśnie usłyszała. A więc jej kochanek jest jednak ojcem jej uczennicy, pomyślała Martyna. Cóż, jego samochód jest drogi. Niewiele można o tym powiedzieć. W ciemnościach nie bardzo widziała samochód kierowcy, ale to jej nie przeszkadzało. Chciała, żeby był bogatym człowiekiem. Łatwiej było udowodnić, że synowa miała kochanka. Pojadę za nią jutro. Nakazała sobie i po cichu wyjęła drogie słodycze, które dziś kupiła. Lubiła drogie słodycze. Nie mogła sobie tego odmówić, ale czasami była w stanie oszczędności. Jej mąż czasami nie mógł dać jej pieniędzy. Była tak irytująca, że nie wiedział, jak inaczej z nią postępować. W takich chwilach musiała zadowolić się jakąś jaskółką albo, co gorsza, petrelem. Boże, jak to dobrze smakowało. Wcinała jeden cukierek za drugim. Mogłabym jeść je kilogramami. Przymykała oczy z zachwytu nad moimi ulubionymi z orzechami. Nagle ktoś zapukał. Martyna zakrztusiła się i ledwo powiedziała, żeby poczekać. Cały czas kaszlała, gdy do pokoju wszedł jej mąż. Czyżbyś zaczęła palić? Nie mógł się zorientować, jaki zapach unosił się w sypialni. Głupi jesteś, rzuciła do niego z powrotem. Czy ty w ogóle chcesz mojej śmierci? Czego chciałeś? Idę do łóżka. Porozmawiać. Zmęczony mąż usiadł na jej łóżku. Martyna, może przestaniesz się wygłupiać? Idź do pracy. Chcę zebrać pieniądze i dać je dzieciom, żeby mogły kupić dom. Nie mogę nic zrobić z tobą na szyi. Jesteś szalona. Zrobiła się blada. Chcesz, żebym spadła i gdzieś umarła? Wystarczy. Byłem u twojego lekarza. Nie masz cukrzycy ani niczego innego. Jesteś całkowicie zdrowa. Nie mógł tego dłużej znieść i powiedział jej prawdę. Jej mąż miał nadzieję, że kiedy zostanie złapana, osaczona, sama wszystko wyzna. Martyna milczała przez chwilę. Jej mózg przetwarzał wszystkie informacje z prędkością światła. Okłamał cię. Usiadła obok Kajetana. Poprosiłam go o to. Kajetan, nie chciałam ci mówić, ale mój stan jest jeszcze gorszy niż ci mówiłam. Przeżywam swoje ostatnie miesiące. Ze łzami w oczach poprosiłam mojego lekarza, żeby cię okłamał. Masz słabe serce, które tego nie wytrzyma. Dlaczego tak myślisz? Jej mąż spojrzał na nią ze zdumieniem. Z moim sercem jest wszystko w porządku. Właśnie miałam USG. Ale nie każdego dnia mówią ci, że twojej żonie zostało tylko kilka tygodni życia. Każdy może mieć zawał. Martyna, mogę ci otwarcie powiedzieć, że mam tylko jeden problem. Nadal nie potrafię odróżnić, kiedy mówisz prawdę, a kiedy kłamiesz. Kajetan wstał i wyszedł z sypialni żony w stanie przygnębienia. Ta kobieta na pewno doprowadzi mnie do szału. Szepnął pod nosem.
Albo ona jest idiotką, albo ja nie jestem. Martyna położyła się na łóżku. Co za kretyn. Dlaczego poszedł do mojego lekarza? Powinnam być ostrożniejsza, ale nic się nie stało. Kiedy zdemaskuję Maję, zrozumie, że musi mi zaufać. Tej nocy Martyna spała słodko. Teraz miała wszystkie narzędzia, by oczernić synową. Ku zaskoczeniu wszystkich, matka Jarosława następnego ranka była już na nogach. Przy śniadaniu starała się dzielnie uśmiechać. Postanowiłam, że muszę spędzić z tobą więcej czasu. Ile czasu mi zostało? Powiedziała nagle, siadając przy stole. Mąż spojrzał na nią ze zdziwieniem, ale Martyna nie zwróciła na to uwagi. Odprowadziła wszystkich do pracy, po 3 godzinach przebrała się w nową kreację i pojechała do miasta. Musiała mieć pewność, że nikt jej nie rozpozna. Czego sobie życzysz? Zapytał ją ze złością sprzedawca, u którego cały czas kupowała słodycze. Jeśli niczego nie chcesz, odejdź. Nie ma sensu się tu kręcić. Martyna zadowolona wyszła. Zachowanie jej znajomego mówiło, że jej nie poznał. Postanowiła pokręcić się po rynku. Nagle poczuła na sobie czyjś wzrok. Odwróciła się. Obok niej stał nieznajomy mężczyzna i wpatrywał się w nią. Cześć. Uśmiechnął się. Podszedł bliżej Martyny, która oniemiała z szoku. Odeszła, rozglądając się, jakby nieznajomy ją śledził. Boże, muszę wyglądać jak skorumpowana kobieta. Przekleła samą siebie. Nie potrzebuje więcej tych męskich psów. Martyna przyspieszyła kroku, chcąc wydostać się z marketu. Jednak tuż przy wyjściu jej nogi zaczepiły się o długą spódnicę i upadła. Nic ci się nie stało? Nad jej głową rozległ się męski głos. Poprawiła perukę, która opadła jej na oczy i uśmiechnęła się słodko. Nie, niestety jestem poważnie chora. Cały czas kręci mi się w głowie, więc często upadam. Chciała się usprawiedliwić. Cóż, to nie problem, pomogę ci. Nieznajomy mrugnął do niej. Chodź, podwiozę cię. Ty, draniu. Kobieta wybuchła. Wynoś się stąd, spójrz na siebie. Nie masz dość dziewczyn? Dlaczego się mnie czepiasz? Nastąpił ciąg wulgaryzmów. Martynie udało się nawet zaatakować mężczyznę pięściami. Siedziała tak na ławce, nieszczęśliwa, nierozpoznawalna tylko DLA swoich, ale obcy lgnęli do niej, jakby wyświadczała im darmową przysługę. Wszyscy jesteście szumowinami. Splunęła gniewnie i w tym momencie przypomniała sobie o mężu. Kajetan, choć wyglądał na zimnego i gburowatego, nigdy sobie na to nie pozwalał. Wiedziała to na pewno. Przez 25 lat ich wspólnego życia nigdy jej nie zdradził. Martyna rzadko miała wyrzuty sumienia, zwłaszcza ostatnio, ale przez chwilę poczuła wstyd. Może to wszystko głupota. Pomyślała, ale zaraz skarciła się w sposób, który nie sprawił, że poczuła się źle. Doprowadzę tę sprawę do końca, bo teraz Jarosław Głupek kupi mieszkanie, a ta idiotka natychmiast się z nim rozwiedzie. Oczywiście zażąda połowy majątku DLA siebie. Dobrze, że jeszcze nie jest w ciąży. Spojrzała na zegarek. Było już 2:30. Musiała kierować się w stronę uczelni, na której pracowała teraz Maja. Martyna podwinęła kilka razy w pasie swoją markową spódnicę. Niewygodnie było się w niej przewracać, nie tylko dlatego, że peruka by z niej spadła, ale też dlatego, że nie zdążyłaby zakryć twarzy dłońmi, a nie mogła przecież wrócić do domu z siniakami. Dobra, zaparkuję tutaj. Powiedziała do siebie i usiadła na ławce niedaleko głównego wejścia. Teraz najważniejsze było, żeby jej nie przegapić. Założyła okulary z dużymi szkłami, jak żółw z kreskówki. Martyna wciąż się rozglądała, bo jej kochanek przyjeżdżał po synową. Patrzyła na samochody, które stały zaparkowane niedaleko budynku szkoły. Po około 10 minutach do wejścia podszedł mężczyzna po 40 z ogromnym bukietem czerwonych róż w rękach. Martyna była czujna. Mężczyzna chodził nerwowo w te i z powrotem. Ciągle spoglądał na zegarek. Widać było, że się spieszy. Maja wybiegła przez drzwi. Mężczyzna podszedł prosto do niej i wręczył jej bukiet. Dziewczyna podziękowała mu i razem udali się do drogiego samochodu. Martyna otworzyła usta z zaciekawienia. Była tak zdumiona tym, co się dzieje, że zapomniała nawet założyć okularów. Wow! Zaczęła dochodzić do siebie. Jak ona oszukała naszego Jarosława? Co za suka! No to ja ci pokażę! I pobiegła w kierunku, gdzie poszła jej synowa z nieznajomym, ale oni najwyraźniej już sobie poszli. Wiedziałam, że ona go zdradza. Teściowa pomyślała ze smutkiem. Od razu jej nie polubiłam. Miała wypisane na twarzy, że nie można na niej polegać.
Martyna wyjęła telefon i chciała zadzwonić do męża, ale się powstrzymała. Zdążyła zrobić tylko jedno zdjęcie Mai stojącej obok nieznajomego. Martyna obwiniała się, że nie uchwyciła najważniejszego momentu, kiedy wręczał jej kwiaty. Nie, porozmawiam z nim na miejscu. Nie uwierzy mi, a zdjęcia też nie chcę mu jeszcze wysyłać. Zdecydowała. Zrobiło się późno i Martyna musiała kończyć tę maskaradę i wracać do domu, ale cholera, musiała iść do centrum handlowego. Postanowiła poprawić sobie humor i jedząc czekoladę, miała zamiar wjechać na trzecie piętro i poszukać jakichś ciuchów, ale... Winda się zacięła. Najdziwniejsze było to, że Martyna jechała nią sama. Zatrzymała się między drugim a trzecim piętrem. Proszę, uratuj mnie! Krzyczała przez łzy, naciskając przycisk. Winda się zacięła. Wyciągnijcie mnie stąd. Powiedziano jej, że winda wkrótce zostanie naprawiona. Martyna nie miała pojęcia, jak bardzo boi się zamkniętych przestrzeni. Spojrzała na siebie w lustrze i nie mogła sobie uświadomić, kto przed nią stoi. Pot spływał jej po twarzy. Tuż do rzęs ściekał cienkimi, czarnymi stróżkami. Wszystko przez tę cholerną Maję. Próbowała się opamiętać. Gdyby nie zdradziła mojego syna, nie byłoby mnie tutaj. I wtedy zadzwonił jej telefon. Wyświetlił się numer jej męża. Przekleła obficie. Martyna, jesteś w domu? Zapytał spokojnie. Żona milczała. Chciała znaleźć jakąś odpowiedź, ale jej mózg był tak sparaliżowany strachem, że nic nie rozumiała. Nie, powiedziała w końcu. Może będę za godzinę. Tak bardzo chciała powiedzieć wszystko mężowi, ale musiała się opanować. Wyłączyła telefon i rozpłakała się. Po raz pierwszy od lat naprawdę chciała, żeby mąż był przy niej. Martyna czuła się tak bezbronna, że chciało jej się nawet krzyczeć. Przez prawie pół godziny więźniarka przebywała w zablokowanej windzie. W tym czasie dzwoniła do dyspozytora chyba z 20 razy, jeśli nie więcej. Bardzo zła, zeszła na dół i powędrowała w kierunku przystanku autobusowego. Kiedy wróciła do domu, obiad był już gotowy. Jej syn i jego żona poszli do swojego pokoju, a jej mąż był w kuchni. O Boże! Był przerażony, gdy jego żona weszła do domu, miała umazaną twarz, a w rękach trzymała włosy. Kajetan przyjrzał się bliżej i zorientował się, że to peruka. Zatrudnili cię do pracy w Teatrze Grozy? Powiedział i spojrzał uważnie na Martynę. A może wypędzali z ciebie demony? To drugie byłoby miłe. Nie mógł powstrzymać się od śmiechu. Nie, ćwiczyłam swój pogrzeb. Odpowiedziała ze złością i usiadła przy stole. Zamierzasz w tym umrzeć? Wskazał na jej potarganą spódnicę. Będziesz w tym straszyć zmarłych. To nie jest śmieszne. Rzuciła ze złością. Mamy coś słodkiego, bo zwariuję. Och, ale na pewno nie uwierzę, że skończyły ci się cukierki. Kajetan zażartował. Martyna, gdzie ty się podziewałaś? Co się stało? Powiem ci jutro. Nie czekała na herbatę i poszła do swojego pokoju. Zamknęła za sobą drzwi, aby nikt jej nie przeszkadzał i podeszła do szafki nocnej i wyjęła z niej torebkę. Były w niej 3 cukierki. Nie uratowały jej, więc zdenerwowała się i poszła spać. Jakieś 20 minut później drzwi do jej pokoju otworzyły się. Martyna nie odwróciła się. Jej mąż patrzył na nią przez kilka minut, po czym westchnął i poszedł do swojego pokoju. Co się z nią dzieje? Pomyślał. Może hormony mieszają jej w głowie. Nawet nie widzi z zewnątrz, jak głupio wygląda. Kajetan był jednocześnie zły na żonę i współczuł jej. Martyna nie była z natury taka zła, ale jak do niej dotrzeć i czy to w ogóle możliwe, tego nie rozumiał. Martyna była absolutnie wściekła. Nie ulżyło jej nawet to, że przyłapała dziś synową z kochankiem, bo sama stojąc w windzie też patrzyła na siebie i zastanawiała się, co się z nią dzieje. Martyna zdawała sobie sprawę, że wyszła na głupią i nie powinna była w ogóle wtrącać się w życie syna. Ale jakiś robak zdawał się podkopywać ją od środka. Jego magnetyczne przyciąganie powstrzymywało ją przed opamiętaniem się i czasami Martyna nie zdawała sobie sprawy, gdzie jest ona, a gdzie potwór. Granice były tak rozmyte, że trudno było to stwierdzić. Kobieta czuła do siebie obrzydzenie. To ją przerażało. Była już przyzwyczajona do swojej roli suki i nie wiedziała, kim naprawdę może być. To była jedna z najtrudniejszych nocy w jej życiu. Rano przyszedł do niej mąż. Leżała jeszcze odwrócona plecami do ściany. Nie obudził jej i poszedł do pracy. Martyna poszła do kuchni. Nic jej nie cieszyło. Postanowiła posprzątać i przygotować się na wielką aferę w związku, ale znowu pojawiły się w niej wątpliwości. Dobra, muszę się wziąć w garść.
nakazała sobie surowo. Czy nie chce, aby mój syn był szczęśliwy? Niech sprawiedliwość zwycięży, a winni zostaną ukarani. Martyna zdała sobie sprawę, że pilnie potrzebuje narkotyku. Otworzyła lodówkę i ku swojemu wielkiemu zdziwieniu znalazła ciasto. Tak, był w połowie zjedzony. Co to za święto? Kobieta powiedziała zadowolona, wyciągając deser. O mój Boże, jakie to piękne! Przestań! Natychmiast się powstrzymała. A jeśli to był kochanek Maj? Ale namiętność wzięła górę i w 5 minut Martyna wpychała sobie ciasto do ust wielką łyżką. Cóż, powiem tak, Maja kochanka ma dobry gust. Próbowała wepchnąć resztki do ust, ale co to mogło być? Dobra, damy jej to później. Odchrząknęła i w dobrym humorze wróciła do pokoju. Chwyciła telefon i zaczęła przeglądać zdjęcie, które zrobiła wczoraj. Więc jaki mam dowód? Rozważała. Po pierwsze, mężczyzna uśmiecha się do niej. Co ci to mówi? Że dobrze się znają. Następny. Nadchodzą kwiaty. Są fantazyjne, więc są drogie. A komu daje się takie bukiety? Zgadza się, tylko kochankom. Tylko kilka razy dostałam takie róże. A zresztą, to może być jego wdzięczność za wczorajszy wieczór, że tak późno przywiózł ją na darmo do domu. A teraz spójrzmy na Maję. Na pierwszy rzut oka widać, że jest szczęśliwa. Ale jak jest ubrana? Buty na wysokim obcasie, sukienka poniżej kolan. Nie wiem, na co patrzy Jarosław. Czy ona pracuje na uczelni? Czy coś? Jak można się tak ubierać, Dela, dzieci? Beztrosko dotknęła sukienki Mai, która była centymetr lub dwa powyżej jej kolan. Przez to, że jej nie kontrolował, jest głupia, głupia, cała w swoim ojcu. Martyna przypomniała sobie, że dziś jest jej dzień. Maja ugotowała wczoraj obiad. Niechętnie znów powędrowała do kuchni, żeby tym razem ich poczęstować. Zajrzała do szafki. No tak, dzisiaj ugotuje Dela nich kaszę jaglaną. Maja też jej nie lubi, więc będzie miała dzisiaj wolne. Kobieta z zadowoleniem zalała ją wrzątkiem i zaczęła grzebać w lodówce. Ogólnie wiedziała, że jeśli odpowiednio ugotuje kaszę jaglaną z mięsem, może być bardzo smaczna. Dobra, nie zrobię tego z warzywami. Zrobiła komuś przysługę, niech to będzie pilaw z kaszy jaglanej. Wyjęła porządny kawałek mięsa. Martyna była tak pogrążona w pracach domowych, że nawet nie zauważyła, że oprócz pilawu na stole leżały 2 sałatki, a ciasto na powietrzne bułeczki rozwarstwiało się w misce. Och, co się ze mną dzieje? Oprzytomniała. Zwariowałam, czy co? Pstryknęła palcem w ciasto. No to niech się nim nacieszy przed egzekucją. Martyna roześmiała się. Na pusty żołądek nawet przeklinanie jest niewygodne. Godzinę później wanilia i cynamon zastąpiły aromaty przypraw i pieczonego mięsa. Martyna ledwo poczekała, aż pierwsza partia ostygnie, zanim zaczęła delektować się słodkościami. Pyszności! Odkleiła palce i włożyła kolejną porcję do piekarnika. Ależ uzależniające. Naprawdę cieszyła się całym tym zgiełkiem w kuchni. Nagle zadzwonił telefon. To była rzecz, która mogła zepsuć nastrój. Przekleła i wcisnęła odbierz. Tak, Kajetan. Nie za dobrze. Z jej głosu natychmiast zniknęła wesołość. Spóźnisz się dzisiaj. Musimy poważnie porozmawiać. Tak, wytrzymam do 9. Moja żona odpowiedziała niechętnie i rozłączyła się. Znów mi wszystko zepsuł. Martyna skwasiła się, z trudem dokończyła pozostałe bułki i poszła do swojego pokoju. Już wcześniej zaplanowała, jak zawstydzi synową na rodzinnym obiedzie i pokaże wszystkim dowód jej zdrady. Kobieta była bardzo zła i zjadła jeszcze kilka bułek, ale nie przyniosło jej to żadnej ulgi. Wiedziała, że nastrój, w jakim się teraz znajduje, z pewnością przerodzi się w skandal. Jej nozdrza rozszerzyły się, a z oczu poleciały iskry. Postanowiła, że zanim przyjedzie mąż, spędzi trochę czasu u sąsiadki, tym bardziej, że kobieta dawno jej nie odwiedzała. Martyna leżała w swoim łóżku, gdy usłyszała hałas. Wyjrzała przez otwarte drzwi. Jej syn wrócił z pracy. Och, jak bardzo chciała się z nim pokłócić, ale zdała sobie sprawę, że bohater sprawy jeszcze nie przyszedł. Jarosław zamknął się w swoim pokoju, zapowiadał się weekend, piątek był bardzo ciężki. Nie będę więc czekać na męża, zacznę działać na własną rękę, pomyślała Martyna. Co mogłabym zrobić, żeby nie zdradzić swoich głównych atutów? Martyna zakradła się do łazienki i wrzuciła tam stertę ubrań. Mieli do tego specjalny kosz. Teściowa wiedziała, że Maja na pewno zrobi dziś pranie. Przez jakąś godzinę. Kobieta była w swojej kryjówce. Na korytarzu słychać było głosy. Oznaczało to, że Maja wróciła ze swoją pracą.
Minęło kolejne 40 minut i teściowa weszła do kuchni. Synowa nakrywała do stołu. Dobry wieczór, Martyno, uśmiechnęła się powitalnie. Dziękuję za kolację. Tyle dzisiaj ugotowałaś. Postarałam się, powiedziała z dumą. Maja odwróciła się w jej stronę. Jej teściowa stała w drzwiach z rękami skrzyżowanymi na piersi. Maja spojrzała na nią zdziwionym wzrokiem. Niestety, nikt w naszym domu tego nie docenia. Wbiła wzrok w dziewczynę. Dlaczego tak myślisz? Ton synowej natychmiast się zmienił. Jesteśmy ci bardzo wdzięczni. Tak, zaśmiała się Martyna. Powinniście tylko czegoś ode mnie wymagać, ale nie jesteście. O co chodzi z tym spotkaniem? Syn podszedł do nich, wyczuwając coś złego, o czym rozmawiamy. Chodzi o twoją zaniedbaną żonę, rzuciła do niego matka. Cały dzień gotowałam, żebyście wieczorem mogli dobrze zjeść, a Maja nawet nie potrafiła wrzucić moich ubrań do pralki. Jej własne pranie już wisi do wyschnięcia. Maja zrobiła się blada. Oczywiście wiedziała, że Martyna może spodziewać się wszystkiego, ale dzisiaj zrobiła coś poniżej pasa, jak to się mówi. Przepraszam, ale jeśli to było DLA ciebie takie ważne, to mogłaś mnie zapytać. Starała się ustanowić niepewną równowagę, więc fakt, że moje brudne rzeczy były w koszu, nie przekonał cię. Teściowa nie dawała za wygraną. Mamo, myślę, że to niestosowne. Mój syn stanął w obronie żony. Poza tym wrzucenie ubrań do pralki nie byłoby DLA ciebie trudne. Cały dzień byłeś w domu, a Maja pracowała. Wiem, jak ona pracuje. Matka jest na fali. Trzeba było widzieć, z kim kończy studia. Oczywiście jest tam bogaty facet, który cię nie czyta. O czym ty do cholery mówisz? Synowa jest wściekła. Starzejesz się? Nawet w tym postanowiłeś pokonać innych. Czy on przyszedł do ciebie wcześniej? Jak ty do mnie mówisz? Martyna otworzyła usta tak, że zadrżały ściany. Co, przyłapana z mężczyzną? Oczywiście nigdy nie przyznasz się do tego Jarosławowi, a on, głupek, ci wierzy. Ale ty wiesz. Maja wybiegła z kuchni i udała się do łazienki. Chwyciła kosz z ubraniami teściowej i zaniosła go do kuchni, po czym gwałtownie otworzyła okno i wyrzuciła wszystko na zewnątrz. Idiotka. Teściowa gotowała się jak rozgrzana do czerwoności lawa. Głupia, wynoś się z mojego domu. Brama otworzyła się i Kajetan wszedł na podwórko. Zobaczył otwarte okno w kuchni, usłyszał przekleństwa żony i wbiegł do domu. Co tu się dzieje? Próbował uspokoić żonę i synową. Jarosław, zabierz Maję. To coś odchodzi od naszego syna. Martyna krzyczała na cały dom. Widziałam to na własne oczy. Dał jej duży bukiet czerwonych róż. Po pracy nie chodzi do żadnych uczniów, tylko na przejażdżki ze swoim mężczyzną. Drżącymi rękami kobieta wyjęła telefon i pokazała wszystkim zdjęcie. Jarosław z przerażeniem spojrzał na matkę, po czym wybiegł z kuchni i gdzieś zniknął. Kilka minut później wrócił z dużym wazonem. Tutaj są, krzyknął do matki. Celowo nie postawiliśmy ich w kuchni, żebyś nikomu nie działał na nerwy, ale i tu znalazłeś wyjście. Nie wiedziałeś, że wczoraj był dzień nauczyciela? Ojciec chłopaka, z którym Maja studiuje, zawsze odbiera ją z uczelni i zabiera do siebie. Przy okazji dał jej kwiaty i tort. Tyle, że ktoś go zjadł bez wyrzutów sumienia. Otworzył lodówkę, żeby pokazać mamie, ale nie zostało nawet pudełko. To kłamstwo. Nie chciała się poddać, trzeba było widzieć, jak na nią patrzył. Ona też robiła do niego oczy. Jesteś kompletnym kretynem. Dobra, sprawa wygląda tak. Kajetan wkroczył do akcji. Daję ci godzinę na spakowanie rzeczy. Starał się zachować zimną krew i nie chcę, żebyś po tym czasie postawił stopę w naszym domu. Rozumiesz mnie? Spojrzał na żonę. Dosyć tego, Martyna. Moja cierpliwość się wyczerpała. Co, wyrzucasz mnie z domu? Była wściekła. Przecież to mój dom. Mam pełne prawo tu mieszkać. Wynoś się stąd. Mąż krzyczał na cały głos. Za miesiąc zapłacę ci gotówką za twój udział i ostrzegam cię, żebyś więcej nie stawiała stopy w naszym domu. Ty dziwko, ty cholerny tłuściochu. Martyna machnęła pięściami. Ale zobaczysz po mnie. Oni spiskują. Postanowiliście mnie zabić, chory człowieku. Długo wykrzykiwała plugawe słowa, ale po godzinie, by nie denerwować męża, opuściła podwórko. Na pożegnanie rzucił na stół 50 tysięcy, by mogła po raz pierwszy wynająć mieszkanie. Niczego od ciebie nie chcę! Krzyknęła głośno i podeszła do stołu, na którym leżały pieniądze. Szybko je chwyciła i schowała do kieszeni. Poradzę sobie sama. Kajetan zorientował się, że wyszła i poszedł do kuchni. Zobaczył pusty stół i uśmiechnął się.
Jezu, po co drążysz powietrze słowami, skoro nic nie możesz zrobić? Przeklął i wrócił do swojego pokoju. Jarosław pocieszał żonę. Maja bardzo cierpiała. Cały czas pracowała, zajmowała się też domem, a teściowa zarzucała jej, że jest taka wredna. Jarosław poszedł po wodę i wyjrzał przez okno. Rzeczy matki wciąż leżały na podwórku. Wzruszył ramionami, westchnął. Czego jej w życiu brakuje? Pomyślał sobie, ale ona ma wszystko. Cóż, zrobić coś, ale nie. Pracować, to nudne. Lepiej pluć w sufit i decydować o losach innych ludzi. Martyna zapukała do furtki sąsiada. Agnieszka bardzo się zdziwiła, widząc ją z wielką torbą. Martyna, co się stało? Od razu wybiegła z domu. Mąż wyrzucił cię z domu. Na tę wieść zamknęła usta. Tak, wyrzuci mnie z domu. Martyna odpowiedziała ze złością. Sama od niego odeszłam, Agnieszko. Nie mogę dłużej żyć z takim potworem. Zaczęły pić herbatę, a Martyna opowiedziała przyjaciółce swoją wersję wydarzeń. Martyna, skoro jest na ciebie taki zły, to może ma kochankę. Agnieszka od razu zaproponowała swoją wersję. Cały dzień im gotujesz i sprzątasz, a sam jesteś chory. Jak można tak nie doceniać żony? Nawet nie wiem, jak on ma sumienie o tym mówić. Gość szlochał. Agnieszko, jak mogłaś nazwać mnie obibokiem i nic nie wartą osobą? Martyna, posłuchaj. Może to twoja synowa go do tego namówiła. Oczy twojej dziewczyny zmieniły się w szparki. Może ma na oku twój dom? Och, Agnieszko, nie wiem, o co im chodzi, ale teraz będę musiała cierpieć. Martyna wyła. Musiałam opuścić swój dom, bo nie mogłam tam dłużej wytrzymać. A ty dokąd pójdziesz? Westchnęła jej przyjaciółka. Nie masz gdzie mieszkać. Pochowałaś rodziców. Na razie wynajmę mieszkanie. Martyna odpowiedziała z irytacją w głosie. Wiesz, Agnieszko, nie zostało mi dużo życia, więc niedługo umrę. Przytuliła sąsiadkę i razem się rozpłakały. Martyna spędziła noc w domu Agnieszki i wczesnym rankiem wyjechała. Zdążyła jeszcze zarobić na swojej żałobie. Koleżanka wsunęła jej do kieszeni 3000. Teraz droga kobiety prowadziła do centrum miasta. Musiała kupić kilka gazet z ogłoszeniami. Gdy w Martynie gotowała się złość, była pewna, że będzie musiała zemścić się na bliskich. Dlaczego? Marzyła. Może wyjdę za oligarchę. Wtedy zobaczymy, jak będziesz śpiewać. Przed oczami Martyny przepływały obrazy. Oto ona w drogiej sukni ślubnej, idąca ramię w ramię z narzeczonym. Mężczyzna w eleganckim białym garniturze patrzy na nią z miłością. Potem nagle znalazła się we wspaniałej rezydencji. Służba biega wokół niej, przynosząc jej najbardziej wykwintne desery, prawdziwą czekoladę i oczywiście cukierki, jej ulubione z orzechami. Halo. Po raz enty ktoś dzwoni. Czego sobie życzysz? Słucham. A! Martyna oprzytomniała. Chodzi o mieszkanie, przypomniała sobie. Kto będzie mieszkał? Rodzina? A może singiel? Jakieś dzieci, zwierzęta? Nieznajoma szybko kontynuowała. Kobieta nie mogła od razu pojąć znaczenia jej słów. Wciąż siedziała w fotelu, a wokół niej biegała służba. Więc potrzebuje pani mieszkania? Czy nie? Skarciła właścicielkę. Dlaczego pani dzwoni? Przecież potrzebuję. Martyna w końcu się opamiętała. Dla jednej osoby. I ja, kobieta bez dzieci i zwierząt. Możesz przyjść i zobaczyć. Martyna nieszczęśliwie obejrzała odrapane ściany, zajrzała do łazienki i natychmiast stamtąd wyskoczyła. W mieszkaniu panuje bałagan, powiedziała z irytacją w głosie. Nie sądziłam, że można wynająć lokal w takim stanie. Więc jeśli chcesz wyremontowane mieszkanie, cena będzie 2 lub 3 razy wyższa. Właścicielka odpowiedziała niezadowolona. To zależy od ciebie. Jeśli nie chcesz, nie wynajmuj. W porządku. Martyna zgodziła się, pamiętając, że nie ma zbyt wiele pieniędzy. Właścicielka wyszła, a Martyna usiadła na starej kanapie i rozpłakała się. Po jej wygodnym domu to nowe mieszkanie było w rozsypce. Nie szkodzi. Jestem tu tylko na miesiąc. Podniosła nos do góry. Przybiegnie do mnie, błagając, żebym wróciła. Wyjęła telefon i ponownie zmieniła nazwisko męża pod jego numerem. Nie zasługujesz na nic lepszego, wysyczała gniewnie. Tak bardzo cię nienawidzę i was wszystkich. A Jarosław okazał się zdrajcą. Martyna położyła się na kanapie. Jej sprężyny, wystające niemal na powierzchnię, mówiły jej, że czeka ją tu ciężki czas, przez resztę dnia. Kobieta leżała na sofie, dopóki nie nabrała apetytu. Poszła do kuchni. Zajrzała do szafek z oderwanymi do połowy drzwiczkami. O mój Boże, ciekawe, kto tu jeszcze mieszka.
Z przerażeniem spojrzała na Brud. Myszy i karaluchy będą moimi współlokatorami. Otworzyła lodówkę. Śmierdziało tak, że natychmiast ją zamknęła. Więc będę musiała żyć bez lodówki. Westchnęła. Nie będę mogła nic do niej włożyć. Rzuciła pogardliwe spojrzenie w kierunku podupadłego emeryta. Postanowiła pójść do sklepu. Ręce już jej się trzęsły. Potrzebowała pilnie zjeść coś słodkiego. Kobieta celowo wynajęła mieszkanie na drugim końcu miasta, aby nikt jej tam nie widział. Minął prawie tydzień, a entuzjazm Martyny opadł. Całymi dniami tylko leżała i nic nie robiła, ale kiedy poszła do sklepu, zauważyła, jak szybko wyczerpują się jej zapasy gotówki. Ale dlaczego nie dzwonią? Spojrzała na telefon. Czyżby postradali zmysły? Ja tu żyję w takim piekle, a oni bawią się w wygodnym domu. Kobieta cały dzień spoglądała na telefon, ale ani syn, ani mąż nie interesowali się tym, co się z nią dzieje. Martyna zaczęła się denerwować. A co, jeśli on złoży pozew o rozwód? Nagle przyszła jej do głowy pewna myśl. Co ja bym wtedy zrobiła? Za pieniądze, które dałby mi za dom, nie mogłabym nic kupić. A poza tym mamy ładny dom. Nie chcę. Z jej oczu popłynęły łzy. Spojrzała na duży stos opakowań po cukierkach. Zjadła jeszcze jednego i sięgnęła po telefon. Przez chwilę Martyna chciała zadzwonić do męża, ale się powstrzymała. Jeszcze czego? Pomyślała ze złością. Niech on mnie przeprosi. Nie mam zamiaru do niego wracać, a zresztą muszę się umyć i z kimś spotkać. Martyna chwyciła kilka gazet, które kupiła wczoraj na wszelki wypadek. Zaczęła szukać odpowiedniego ogłoszenia. Tak, oto ono. Mężczyzna bez złych nawyków szuka porządnej kobiety do poważnego związku. Prosimy o nieprzeszkadzanie frywolnym paniom. Tylko bogacz napisałby takie ogłoszenie, zdecydowała Martyna. Trochę praktyki, wybrała numer. Głos Ryszarda przypadł jej do gustu, a sądząc po rozmowach, był człowiekiem wykształconym. Martyna zadowolona zatarła ręce. Ryszard umówił się z nią na 8. I co, myślisz, że nikt mnie nie chce? To ty nigdy mnie nie doceniałeś. Jak tylko się dowiesz, że wyszłam za bogatego faceta, będziesz się urabiał po łokcie, cieszyła się. Martyna krążyła wokół starego lustra już prawie godzinę. Uważała, że wygląda w porządku. Wessała wybrzuszony brzuch i poczuła się jak królowa. Trochę się martwiła. Powodem było to, że jej wewnętrzny głos namawiał ją do pozostania w domu. Nie ma mowy. Zamknij się, rozkazała głosowi. Wiem, co zrobię sama. Nie będę się nad sobą użalać. Nie zamierzam znów mieć w życiu tego tłuściocha. Przy stoliku niedaleko okna siedział już jakiś pan. Martyna polubiła tego mężczyznę. Miał 57 lat, więc wciąż miał w sobie mnóstwo energii. Kobieta zerknęła na jego garnitur. Nie wyglądał na zbyt duży. Ale Martyna rozumiała dlaczego. On po prostu nie chce mnie zawstydzać swoim bogactwem, pomyślała. Chce sprawdzić, czy zakocham się w nim, czy w jego pieniądzach. Ale to oszust. W porządku, zagrajmy. Uśmiechnęła się z zadowoleniem. Ryszard naprawdę mówił dobrą grę. Miał wielkie plany na swoje życie. Teraz chciałbym sprzedać moją fermę drobiu. Westchnął. Martyno, nie masz pojęcia, jak jestem zmęczony. Dlatego chcę zostawić wszystko i podróżować po świecie z moją ukochaną kobietą, odpoczywać w najlepszych kurortach. Prawdę mówiąc, bardzo bym chciał, żeby moją wybranką była ty. Martyna była zażenowana, to był jej triumf. Ryszard sam złożył zamówienie, wybrał niedrogie potrawy, przywieźli też drogie wino. Dla nas? Dotknął Martyny swoim kieliszkiem. Martyna, jesteś moim marzeniem. Została obsypana komplementami. Udało jej się udowodnić wszystkim, że naprawdę jest coś warta. Przez głowę przemknęła jej pewna myśl. Chciałaby, żeby przy sąsiednim stoliku siedział jej mąż, ale on by zwariował. Zaśmiała się do swoich myśli, idioto. Dowiesz się o mnie więcej. Przez prawie półtorej godziny nowi znajomi rozmawiali podekscytowani. Ryszard uderzał Martynę coraz to nowymi obliczami. Co za człowiek, zachwycała się Martyna. Tak, z nim się nie zmarnuje. Moja droga pani. Ryszard wstał i ucałował jej dłoń. Pozwól, że udam się na kilka minut w bardzo ważne miejsce. Kobieta uśmiechnęła się kokieteryjnie, spoglądając przez okno, miała tyle wrażeń, że Martyna już czuła się jak w jakimś drogim hotelu. Londyn, Paryż, Tel Awiw. Słodko wyciągnęła rękę. Zaraz powiem Ryszardowi, że jedziemy w podróż poślubną. Martyna widziała siebie siedzącą na drogim jachcie, z kieliszkiem szampana w ręce, z samym Ryszardem za sterem.
Kobieta cały czas uśmiechała się do niego i posyłała powietrzne pocałunki. Potem spacerowała po luksusowym ogrodzie w jakiejś rezydencji. Jeden ze służących trzymał w ręku tacę, uśmiechał się słodko i coś jej podawał. Jak skończysz, to poproszę o zapłatę. Nagle to usłyszała i aż podskoczyła. Przed Martyną stał kelner z tacą, na której leżała jakaś książka. Proszę o czek. Młody mężczyzna uśmiechnął się. Zapłaci pani kartą. Czy gotówką? Ja? Spojrzała na niego z przerażeniem. Nie mógłby pan trochę poczekać? Mój człowiek zaraz wróci z toalety i za wszystko zapłaci. Przykro mi, ale powiedział nam, że to pani zapłaci rachunek. Kelner wciąż uśmiechał się promiennie. Ja! Gość powiedział drżącym głosem. Jej ręka otworzyła teczkę i prawie krzyknęła. 20 000? Absolutnie, zgadza się. Twoje dania były w klasie deluxe. Gość potwierdził. Więc jak zamierzasz za nie zapłacić? Zaszła jakaś pomyłka. Martyna próbowała mu coś udowodnić. Facet zaprosił mnie i powiedział, że kolacja jest na jego koszt. Nie mam takich pieniędzy. Przepraszam, ale muszę zadzwonić na policję. Kelner powiedział spokojnie. Myślę, że będą w stanie dowiedzieć się, co się stało. Jak to na policję? Łzy napłynęły jej do oczu, ale ja naprawdę nie mam przy sobie takich pieniędzy. W porządku, wynagrodzę ci to. Zostawisz paszport jako zabezpieczenie i pójdziesz po pieniądze. Uśmiechnął się słodko. Martyna pędziła do domu w szaleńczej furii. Obwiniała wszystkich. Co za drań. Postanowił się najeść na mój koszt. Drań. Nienawidzę cię. Nienawidzę was wszystkich. Krzyczała, biegając po mieszkaniu, ale nie było nic do roboty. Wyjęła pieniądze. Wydała już 1/3, a teraz było minus 20 000. Choć ciężko jej było rozstać się z pieniędzmi, paszport był DLA niej o wiele ważniejszy. Martyna spuściła głowę i ponownie udała się do restauracji. Policji nie było, a dokument został jej zwrócony. Dlaczego mam takiego pecha? Szlochała na swojej starej kanapie. Wszystko jest przeciwko mnie. Czego oni wszyscy ode mnie chcą, dranie? Tak bardzo chcą mnie wysłać na drugą stronę. Martyna miała nieprzespaną noc. Po raz pierwszy od dawna poczuła strach. Kończyły jej się pieniądze i nie miała dokąd pójść. Znów pomyślała o mężu. Jutro zadzwonię do niego i sprawdzę, czy złożył pozew o rozwód. Powiedziała do siebie. Inaczej na pewno wyląduje na ulicy. Martyna obudziła się późno następnego dnia. Była już prawie druga. Przypomniała sobie wszystko, co ją wczoraj spotkało. Musiała coś zrobić. Czy będę musiała szukać pracy? Z przerażeniem spojrzała na siebie w lustrze. Gdzie ja się podzieję? Gdzieś w środku Martyna zdawała sobie sprawę, że bez pracy się nie obejdzie, ale odkładała ten moment do ostatniej chwili. Zamiast poważnie pomyśleć, kobieta poszła do sklepu i kupiła słodycze. Jak miło! Pogłaskała się po brzuchu, patrząc na 3 duże opakowania czekolady. Jedno jest pewne. Koniec z randkami. Oczywiście nie wyklucza, że wyjdę za oligarchę, ale niech on mnie znajdzie. Więcej nie będę ryzykować. Jestem pewna, że takie rzeczy robią tylko żebracy pokroju Ryszarda. Tego dnia Martyna nie odważyła się zadzwonić do męża. Była zdesperowana, żeby sam to zrobił. Od 2 tygodni mieszkała w wynajętym mieszkaniu. Jej finanse wyparowywały. Nadszedł najgorszy moment i Martyna zdała sobie sprawę, że nie może tego uniknąć. Co my tu mamy? Przeczytała nieszczęśliwie ogłoszenie. Potrzebna pielęgniarka, potrzebny nauczyciel. Szybko przejechała wzrokiem po linijkach i wszędzie doświadczenie zawodowe. Co do diabła. Ale skoro pracowałam nieoficjalnie w fabryce przez prawie 10 lat, to co miałam z tym wspólnego? Postanowiła podjąć jedną próbę. Znalazła ogłoszenie DLA ludzi do pracy w kawiarni. Ile masz lat? Ile masz doświadczenia? Mężczyzna zapytał ją wprost. Mamy wszystkie rodzaje stanowisk. Martyna opowiedziała mężczyźnie o sobie. Mężczyzna słuchał uważnie. W takim razie dobrze, powiedział. Możemy zaoferować ci stanowisko sprzątaczki. Mamy zarówno pracę dzienną, jak i zmianową. Jako sprzątaczka? Co ty robisz? Jesteś szalona. Niemal przekleła niegrzecznie. Mam 10-letnie doświadczenie. Rozumiem, ale w twoim wieku nie mogę ci zaproponować pracy kelnerki, a na kierownika czy administratora nie masz ani doświadczenia, ani wykształcenia. Pierdol się, zaklęła Martyna i wyłączyła telefon. Idiotka. Jak możesz mi proponować taką pracę i za taką pensję? Minął prawie miesiąc, odkąd Kajetan wyrzucił żonę z domu. Początkowo był na nią bardzo zły. Nie dość, że była DLA niego mało przydatna, to jeszcze pasożytowała na wszystkich.
Ta historia z kochankiem Mai ostatecznie przekonała go, że Martyna albo musi się zmienić, albo wziąć pełną odpowiedzialność za swoje życie. Tato, może do niej zadzwonimy. Jakoś syn do niego podszedł, martwię się o nią. Jarosław, jeśli chcesz, żeby twoja matka do końca życia pozostała głupia, to zadzwoń do niej. Gniewnie odpowiedział ojciec. Znam ją aż za dobrze. Z jakiegoś powodu twoja matka jest pewna, że to ja powinienem pierwszy do niej zadzwonić. To znaczy, że narobiła bałaganu i powinniśmy czuć się winni. Tak się nie stanie. Porozmawiam z nią tylko wtedy, gdy przeprosi Maję. A ponieważ Martyna, którą znam, nie może tego zrobić, może mieszkać, gdzie chce. Nie będzie mnie nawet obchodziło, czy będzie grzebała w śmietnikach. To wszystko. Skończyłem. Maja też nie chciała nic słyszeć o teściowej. Bzdury, które wymyśliła ostatnim razem, były deelaniej limitem. Jarosław, rozumiem, to twoja matka, powiedziała do niego żona, ale w pełni popieram twojego ojca. Jeśli chcesz, żeby pozostała tak szalona jak jest, to uciekaj za nią. To tylko pogorszy sytuację Deela wszystkich. Twoja matka musi zdać sobie sprawę, że świat nie kręci się wokół niej. Wokół niej też są ludzie i nikt nie jest jej nic winien. Sam to wiem. Zwłaszcza po tym, jak mój ojciec powiedział, że nigdy nie była chora. Westchnął. Oczywiście chcę jej pomóc, ale uleganie jej zachciankom nigdy nie przyniesie nic dobrego. Spójrzmy na to w ten sposób, zasugerowała Maja. Minął prawie miesiąc. Czy jej serce nie boli z powodu syna? Jestem pewien, że tak, ale uważa, że dzwonienie do ciebie jest poniżej jej godności. Więc od początku stawia cię na niższej pozycji niż siebie. Na jakiej podstawie? Tylko dlatego, że cię urodziła. Ale wtedy nie jesteś człowiekiem, tylko małym pieskiem, który musi spędzić życie u jej stóp? Nie myśl, że nie mogę wybaczyć twojej matce, ale musi być jakiś powód. Najpierw musi przyznać się do winy, a moje wybaczenie nastąpi automatycznie. Jarosław przytulił żonę. W tym momencie zazdrościł nawet samemu sobie. Miał za żonę bardzo rozsądną kobietę. Jego matka, w porównaniu z nią, była kapryśną pięciolatką, która nie chciała dorosnąć. Kajetan leżał w pokoju i czytał, ale książka nie chciała iść, więc odłożył ją na bok. Gdzie jest ten idiota? Pomyślał. Nie da się długo być bez rodziny. Trzeba być egocentrykiem, żeby o wszystkich zapomnieć. Nie przyjdę do ciebie pierwszy i nawet nie zadzwonię, ale ona o tym wie i nadal próbuje wziąć wszystko siłą. Mężczyzna zrozumiał, że nie można dać słabości. W przeciwnym razie taka żona pozostanie do grobowej deski osobą próżną i arogancką. Ostatnio widział wyraźnie, że taka jest jego rola – dać jej szansę na wyjście z tego starego garnituru, który Martyna założyła wiele lat temu i wciąż nie chciała zdjąć. Całe życie nosiła ten garnitur drania – mruknął na głos. Nie obchodzi mnie nikt inny, będę żyć według własnych praw. Całe życie to głosiła i próbowała mi wmówić, że to dobre, co Martyna robiła przez ostatnie lata, zastępując pojęcia. Mówiła, że czarne rzeczy są dobre, a białe brudne. Kajetan na początku myślał, że bez problemu pozwoli odejść żonie, ale bardzo szybko poczuł, że nie interesuje go romans ani zakładanie nowej rodziny. Gdyby Martyna się zmieniła, byłby szczęśliwy. A jeśli nigdy by do tego nie doszło, cóż, po prostu żyłby sam i pomagał swoim dzieciom. Minęło jeszcze kilka dni, gdy Jarosław wrócił z pracy z piekącymi oczami. Nikt jeszcze nie wrócił, a on chodził nerwowo w te i z powrotem. Nie chciał rozmawiać na ten temat przez telefon. Dobra, czy ja jestem głupi? Powinienem pobiec do sklepu i kupić coś na tę okazję. Szybko się przygotował. Maja miała wrócić dopiero za godzinę, a jego ojciec nie wcześniej. Młody zadzwonił po taksówkę i pojechał do hipermarketu. Niestety na razie samochód miał tylko ojciec. Syn i jego żona oszczędzali na mieszkanie. Tak naprawdę sami jeszcze nie wiedzieli, czy kupią mieszkanie, czy szeregowiec. Maja chciała szeregowca, a Jarosław miał to gdzieś. Wrócił do domu z pełnymi torbami i szybko zaczął nakrywać do stołu. Maja i jego ojciec zadzwonili i mieli wrócić do domu niemal jednocześnie. Wow! Wykrzyknął Kajetan. Co to za okazja? Włożył do ust kawałek kiełbasy. Chciał zażartować z Martyny, ale się powstrzymał. Kochani! Jarosław uniósł kieliszek. Przekażę wam bardzo ważną wiadomość. Otarł pot z twarzy. W zasadzie nie jestem już zwykłym, a czołowym projektantem krajobrazu. Dostałem awans. Wow! Jego żona klasnęła w dłonie. Jarosław, gratulacje! Hura! Popijała sok ze szklanki. Maja, ty chyba nie mówisz poważnie. Spojrzał na nią obrażony.
Dlaczego nie pijesz szampana? Bo ja też mam dla ciebie wiadomość, zaśmiała się dziewczyna. Tato, Jarosławie, szykujcie się. Na co? Mąż nie mógł zrozumieć. Zostaniesz wysłany w podróż służbową? Wpatrywał się w żonę skonsternowany. Cóż, można tak powiedzieć, powiedziała Maja. Czekała, aż mężczyźni się domyślą. Ale ja bym to nazwała urlopem macierzyńskim. Maja! Jarosław podskoczył do niej. Jesteś w ciąży, moje słoneczko. Czy to prawda? A to ci nowina. Kajetan podrapał się po głowie. A więc będziemy mieli nowego członka. Wieczorem rodzina zjadła pyszny posiłek. Późno w łóżku Kajetan nie mógł zasnąć. Myślał o Martynie. Bardzo chciał, żeby była dziś z nimi obecna. Siedziała przy stole i słyszała na własne uszy, że będzie miała wnuka lub wnuczkę. Oddałbym wszystko, żeby ucieszyła się z tej wiadomości. Westchnął. Może wtedy poczułaby miłość i troskę o swoich bliskich. Następnego dnia, na szczęście, pojawił się problem za problemem. Kajetan siedział w warsztacie, w głowie mu szumiało, był bardzo zmęczony, a miał do zrobienia zakupy, więc powiedział szefowi, że wyjdzie na godzinę. Jednego samochodu nie dało się naprawić. Nie znaleziono części zamiennych i teraz trzeba było coś wymyślić z improwizowanych środków. W pracy takie sytuacje zdarzały się od czasu do czasu, ale po wczorajszym udanym wieczorze Kajetan nie był na to gotowy. Samochód podjechał do wylotu miasta. Znajdowało się tam ogromne centrum, w którym można było kupić wszystko. Myśl o wymianie tej części wciąż krążyła mu po głowie. Kajetan był już w kilku sklepach, ale nie znalazł nic odpowiedniego. Przeszedł się po dużym sklepie hydraulicznym. Jego wzrok prześlizgnął się po tym, co się tam działo, a Kajetan prawie krzyknął ze zdumienia. Zobaczył kobietę w kombinezonie szorującą podłogę. Martyna? Otworzył usta ze zdziwienia. O mój Boże, czy to naprawdę mogła być ona? Nie chciał, żeby go zauważyła, więc odsunął się na bok i obserwował ją. Miał wielką ochotę do niej podejść, ale czuł, że jeszcze nie czas. W pełnym podekscytowaniu mężczyzna wyszedł ze sklepu. Cóż, sądząc po tym, że znalazła pracę, coś się ruszyło. Uśmiechnął się. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Wrócił do pracy w dobrym nastroju. Po pierwsze, cieszył się, że widzi żonę, była zdrowa, nic złego jej się nie stało. Po drugie, zaczęła brać odpowiedzialność za swoje życie, a to było bardzo ważne. Wieczorem mężczyzna opowiedział o tym synowi i synowej. Nawet trudno było w to uwierzyć. Jarosław był zaskoczony. Mama ma hamopem? To nawet do niej nie pasuje. No wiesz, jak będziesz głodny, to zgodzisz się na coś innego. Tata zaprotestował. Nie szkodzi. To DLA niej dobre. Nauczy się doceniać pracę innych ludzi. Ona jest jak robotnik. Syn się roześmiał, na litość boską, to, czego brakowało jej w domu. Adrenaliny. Uśmiechnął się Kajetan. Była znudzona życiem. Tyle energii, tyle czekolady do zjedzenia. Tak właśnie czerpała energię. Nie chciało jej się pracować, więc musiała zrzucić nadmiar na kogoś, więc zrobiła z nas kozły ofiarne. Tak. Maja westchnęła. Chciałabym, żeby było inaczej. Maja, z takimi jak ona, inaczej się nie da. Widziałaś, ile lat szliśmy w jej ślady, więc niech ją teraz MOP nauczy. Powiedział mój teść ze złością w głosie. Po 3 tygodniach uciekania Martyna zrozumiała, że tak dalej być nie może. Potrzebowała pracy. Nie miała już wystarczająco dużo pieniędzy, aby zapłacić czynsz za następny miesiąc. Dokąd ja pójdę? Westchnęła. Nigdzie mnie nie przyjmą. Ponownie sięgnęła po gazetę z ofertami pracy. Następnego dnia została zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną do piekarni i dużego sklepu. Nocne zmiany? Zmiany? Kobieta spojrzała z przerażeniem na kierownika piekarni. Jak można pracować w nocy? Myślisz, że w dzień pieką chleb? Roześmiał się. Pracujemy w nocy, żeby ludzie mieli co jeść w ciągu dnia. Martyna zrozumiała, że to nie dla niej. Siedziała na ławce przed budynkiem. Było już zimno, padał pierwszy śnieg. Po co ja to wszystko zrobiłam? Płakała. Miałam wszystko, a ja? O mój Boże, jak mogłam być tak głupia? Po raz pierwszy kobieta poważnie zastanowiła się nad swoim życiem. Oczywiście bardzo tęskniła zarówno za synem, jak i mężem i wiele razy powstrzymywała się przed zadzwonieniem do któregokolwiek z nich. Nie czuła się już tak ważną osobą, za jaką uważała się jeszcze miesiąc temu. Co się teraz stanie? Nie rozumiała. Jak mam dalej żyć? Nie mam nic. Jestem na ulicy. Co jeśli on naprawdę się ze mną rozwiedzie? Nikt mnie nie potrzebuje, tylko on. Co ja takiego zrobiłam?
Martyna, cała blada, przyszła na drugą rozmowę kwalifikacyjną. Powierzchnia do sprzątania była duża, ale zgodziła się. Dyrektor obiecał płacić co tydzień, a to było dla niej teraz bardzo ważne. Martyna oszczędzała na wszystkim. Na jej stole nie było już czekoladek ani słodyczy. Jej herbacie towarzyszyły przez ostatni dzień ciasteczka owsiane. Pierwszego dnia pracy kobieta była bardzo zmęczona. Miała szczęście, że chłopaki kilka razy zaprosili ją na herbatę. Padła na swoją starą kanapę i rozpłakała się. Idiotka! Biła pięścią w stare sprężyny. Dlaczego to wszystko zrobiłam? Przecież to kompletne szaleństwo. Kajetan mnie kochał, a Maja dobrze traktowała. Byłam taka szczęśliwa, że mam synową, no i ja. Głupia. Martyna przepłakała cały wieczór i północy. Brzydziła się sobą. Egoizm nigdy nie wyszedł jej na dobre. Spłatał mi okrutnego figla. Wyszeptała. Muszę zacząć wszystko od nowa. Nie zadzwonię do Kajetana, bo czuję się źle i chcę, żeby mnie uratował. Chcę, żeby mnie szanował, a nie użalał się nade mną i pobłażał moim zachciankom. Zmienię się. Była zdeterminowana. Stanę się normalną kobietą, a nie suką, którą była przez tyle lat. Minęło kilka dni i Martyna przyzwyczaiła się już do nowych obowiązków. Chłopaki traktowali ją bardzo dobrze. W pracy miała herbatę i słodycze i to jej wystarczało. Martyna zaczęła jednak zauważać, że nabrała awersji do słodyczy i czekolady, piła herbatę z kilkoma herbatnikami. Boże, kiedyś jadłam kilogramy słodyczy. Pomyślała z przerażeniem, to jakieś szaleństwo. Włożyła do ust kawałek czekolady, ale była tak słodka, że nie mogła jej zjeść. To bardzo uderzyło Martynę. Jej mąż często śmiał się z niej, że jeśli umrze pierwsza, to wypełni trumnę słodyczami. Ja nie chcę słodyczy. Zdziwiła się, odgryzając kilka rodzajów różnych słodyczy. Boże, co za szczęście. Po tygodniu Martyna poczuła się znacznie lepiej. Nie była już tak nerwowa jak kiedyś. Naprawdę byłam uzależniona od czekolady. Z przerażeniem patrzyła na rzędy słodyczy w supermarkecie. Kiedy ochota na słodycze minęła, Martyna po raz pierwszy w życiu poczuła apetyt na potrawy, których nigdy nie lubiła, zwłaszcza ryby. Jadła oczywiście kipery, ale niewiele więcej, a potem pojechała do domu usmażyć kilka ościstych karmazynów i codziennie jadła kiszoną kapustę jak szalona. Martyna zaczęła zauważać, że jej brzuch zniknął. Rzeczywiście, wyglądała młodziej. Uśmiechała się do siebie w krzywym zwierciadle i wydawało jej się, że stoi przed nią inna kobieta. Zastanawiałam się, co na to Kajetan, pytanie, które boleśnie odbijało się echem w moim sercu, jak bardzo za nim tęskniłam, oddałabym wszystko, żeby zobaczyć go choć jednym okiem. Pojutrze Martyna miała wolne i postanowiła zrealizować swój pomysł. Czuła się odważna, wyobrażała sobie, że zapuka do bramy, wejdzie do domu i opowie o wszystkim dzieciom i mężowi. Martyna ukryła się niedaleko domu. Bała się, że sąsiedzi wyjdą, więc podeszła bliżej ogrodzenia. Wyjrzała na podwórko. Stał tam zaparkowany samochód jej męża, co oznaczało, że wrócił już z pracy. Martyna spojrzała na dom, w kuchni paliło się światło. Najwyraźniej rodzina jadła obiad, łzy napłynęły jej do oczu. Stanęła chwiejnie przy furtce, chciała zapukać, ale nie starczyło jej odwagi. Martyna odwróciła się i uciekła z domu. Boże, to boli. Moja rodzina tam jest, szlochała. A jeśli mi nie wybaczą? Nie przeżyję tego. W strasznym stanie wróciła do domu. Bardzo denerwowało ją stare mieszkanie. Nie mogła oddychać. Otworzyła okno i pokój wypełnił się jesiennym powietrzem. Padła na kanapę. W tym momencie chciała umrzeć. Dusił ją wstyd i strach, że nikt jej nie potrzebuje, że zagrała w grę i ani mąż, ani syn nigdy jej tego nie wybaczą. Proszę, wybacz mi. Krztusząc się, błagała kogoś. Obiecuję, że już nigdy się tak nie zachowam. Bardzo was kocham, Kajetanie, Jarosławie, Maju. Wybaczcie mi. Teraz mogła spokojnie przyznać się do winy i prosić bliskich o wybaczenie, ale musiała pokonać strach. Weszła w ten etap, kiedy wydaje się, że nikt ci nie wybaczy, że twoje występki wyglądają tak strasznie, że są zrównane z najcięższymi grzechami. Ten spokój powstrzymywał Martynę przed zadzwonieniem do męża lub przyjściem do domu i powiedzeniem mu wszystkiego w twarz. Następnego dnia kobieta szła bez celu ulicą. Potrzebowała kupić coś do jedzenia, więc poszła do sklepu. Uwagę Martyny przykuł kiosk i z jakiegoś powodu kupiła gazetę z reklamami. Potrzebna sprzątaczka w warsztacie samochodowym. Martyna bladymi ustami przeczytała adres.
Wszystko zrobiło się czarne przed jej oczami. Oparła się o ścianę i próbowała złapać oddech. Pójdę do nich, powiedziała zdecydowanie i z torbami ruszyła w stronę przystanku autobusowego. Na drżących nogach Martyna wysiadła z autobusu. Znała to miejsce bardzo dobrze. Kiedyś przyjechała tu do męża. Zamknęła oczy i stała tak przez kilka minut, po czym szybkim krokiem udała się w stronę budynku. Martyna. Mąż oniemiał. Co ty tu robisz? Zimny pot wystąpił mu na twarz. Z trudem powstrzymał się, by do niej nie podbiec. Chcę ubiegać się o pracę u ciebie. Ledwo mówiła. Spotkanie było tak ekscytujące, że Martyna myślała, że zemdleje. Przez kogo? Kajetan nie mógł zrozumieć. Patrzył na żonę ze zdumieniem. Sprzątaczkę, odpowiedziała prosto. Potrzebuję pracy, Kajetanie. Do kogo mogę się zwrócić? Zdawał się oprzytomnieć, wiercąc się. To było tak niezwykłe, że bardziej przypominało cud. Martyna rozmawiała z dyrektorem. Jej mąż nie spuszczał z niej wzroku. Nie spodziewał się, że spotkanie z Martyną będzie dla niego tak ważnym wydarzeniem. Marzył tylko o tym, żeby ją przytulić. Pragnął, aby w jego gorących objęciach rozpłynęła się w jego sercu i pozostała tam na zawsze. Mechanik odwrócił jego uwagę i poszedł mu pomóc. Wrócił 5 minut później, ale Martyny już nie było. Kajetan pobiegł do dyrektora, a ten poinformował go, że ma Martynę. Za 2 dni miała wyjechać do pracy. Co za wiadomość. Serce waliło mu tak mocno, że bał się, że zaraz wyskoczy. Martynie też waliło serce. Wróciła do domu zapłakana. Wszystko się w niej mieszało. Szczęście z powodu spotkania z mężem i szalony strach, że jej nie wybaczy, choćby nie wiem, jak się starała. Kobieta postanowiła wyjść do pracy w warsztacie. Następnego dnia Martyna poinformowała zakład pracy, że odchodzi. Ma bardzo poważne sprawy, które uniemożliwiają jej pozostanie. A gdyby tak, podwinęła ogon? Martyna szykowała się do nowej pracy. Nie, ten sweter nie pasuje do moich dżinsów. Nie mogła znaleźć odpowiedniego stroju na spotkanie z mężem. Lepiej, żeby moja grzywka była na prawo. Pracowała nad swoją magią przed lustrem. Kiedyś bardzo lubił, gdy tak upinałam kucyk i zostawiałam grzywkę. Martyna spryskała się resztką flakonu, który niedawno dostała od męża z okazji 8 marca. Tak bardzo lubiła ten zapach. Nie zostało już prawie nic. Kobieta westchnęła. Za pierwszą pensję kupię następny. Kajetan uwielbia ten zapach. Martyna w końcu wyszła z domu. Drżała z podekscytowania zbliżającym się spotkaniem. Kajetan od pół godziny siedział przed lustrem. Zmieniał już 3 strój, o co chodzi. Przeklinał. Do tych spodni nic nie pasuje. Zdawał sobie sprawę, że i tak będzie musiał się przebrać. Ale naprawdę chciał spotkać się z żoną w tej odświętnej stylizacji. Tato, jesteś jeszcze w domu? Jarosław przyszedł się z nim zobaczyć. Och, miałeś ważne spotkanie? Zaśmiał się, widząc, jak ojciec starannie czesze włosy. Tak, musimy iść dzisiaj do biura. Nie chciał jeszcze mówić Jarosławowi o matce, bo szef powiedział, że obowiązuje dress code. Kajetan sięgnął po małe pudełeczko. Martyna dała mu kiedyś tę wodę toaletową, ale rzadko jej używał. Wyglądała w porządku. Dobra, muszę się przygotować, muszę zdążyć przed nią. Syknął i wybiegł na podwórko. Kajetan zastanawiał się po drodze, jak powinien zacząć nadchodzącą rozmowę. Był bardzo zdenerwowany i tak naprawdę miał wrażenie, że znowu zakochał się w swojej żonie. Przynajmniej tak się czuł, gdy pierwszy raz spotkał Martynę. Wbiegł do warsztatu, rozejrzał się. Martyny jeszcze nie było. Postanowił jeszcze się nie przebierać. Pozostali pracownicy zaczęli się zbierać i ku jego przerażeniu 10 minut przed otwarciem przywieziono zepsute koryto. Nie było nic do roboty, a Kajetan musiał wziąć się do pracy. Nawet nie zauważył, kiedy przyjechała jego żona. Wciąż majstrował przy starym samochodzie, Martyna patrzyła na niego i uśmiechała się radośnie. Oto jest moje szczęście, pomyślała. Nie potrzebuję żadnych oligarchów, kocham go. W porze obiadowej Martyna ostrożnie podeszła do męża i spojrzała mu głęboko w oczy. Przepraszam za wszystko, byłam kompletną idiotką. Kocham cię, powiedziała. Przez cały ten czas tęskniłam za wami wszystkimi, za Jarosławem i Mają. Nie chcę żyć tak jak kiedyś. Chodź tutaj. Kajetan przytulił ją. Martyna, nie mogę bez ciebie żyć. Zdajesz sobie z tego sprawę, głuptasie? Jesteś nam bardzo potrzebna. Nikt z nas nie chce, żebyś żyła z dala od nas. Boże, tak bardzo cię kocham. Nie wytrzymał dłużej i pocałował żonę. Nadchodzi,
– krzyknął Jarosław. – Mamo, tato, pospieszmy się! Pobiegł do samochodu, w którym siedzieli jego rodzice. Maja jedzie. Kajetan i Martyna wybiegli na ulicę i stanęli pod bramą szpitala położniczego. Uśmiech Mai był widoczny z daleka, promieniała szczęściem. Moja ulubienica. Jej mąż podbiegł do niej z kwiatami. Mój Boże, jaka ona jest malutka. Wziął córkę na ręce. Maja, gratulacje. Teść i teściowa zaczęli ją ściskać. Oboje wręczyli jej dwa bukiety. Mamo, tato, dziękuję. Synowa ledwo mogła utrzymać kwiaty w dłoniach. Nawet nie wiesz, jak bardzo chce wracać do domu. Wszyscy wsiedli do samochodu. Kajetan profesjonalnie kręcił kierownicą, a w kabinie wesoło się śmiali. Po powrocie Martyny do domu, na naradzie rodzinnej zapadła ważna decyzja. Trzy domy od nich, niewielki domek z dwoma pokojami i przestronną kuchnią był na sprzedaż. Jarosław chciał go kupić, żeby nie musieć wyprowadzać się daleko od rodziców. A oto co proponuje. Matka uśmiechnęła się enigmatycznie. Jarosław, Maja, wy zostaniecie w naszym domu, a my z Kajetanem się tam przeprowadzimy. W ten sposób będę mogła pomagać ci przy dziecku, a ja będę miała czas na załatwianie wszystkich spraw w domu. Jestem teraz człowiekiem pracującym. Nie mam dość energii na tak duży dom. Tak wtedy zdecydowali. Martyna z mężem przeprowadzili się do sąsiedniego domu. Ona nadal sprzątała warsztat samochodowy. Mąż początkowo próbował jej to wyperswadować, ale ona się uparła. Teraz możemy przynajmniej zaoszczędzić pieniądze na wakacje. Nie jem już czekolady. Martyna roześmiała się. Od tylu lat już nie. Przynajmniej raz pojedziemy nad morze. Kajetan podszedł i przytulił żonę, jaki był szczęśliwy. Kobieta, o której marzył całe życie, była z nim. Owszem, była ukryta pod grubą warstwą tych wszystkich opakowań po czekoladkach i ego, ale miał siłę i cierpliwość, by odciąć wszystkie głowy tego strasznego smoka, który siedział w jego żonie. Martyna, mój cud. Pocałował ją. Mój Boże, jak dobrze jest żyć, a jeszcze lepiej żyć z kobietą, którą się kocha. –